Dzień dobry. Mamy tutaj, tak, o, szybko pokażę, kilka takich elektrycznych gadżetów. Zamknij się. Za dużo gratów, popchamy. Dobra, plan jest taki, że sami wiecie, że troszkę skomplikowane jest zdejmowanie tego siedzenia, czy mieć zawsze klucz, ktoś tam tego wątpi. Chciałem zrobić łatwe możliwość ładowania baterii, więc zrobimy sobie gniazdko takie, żeby można było gdzieś podpiąć sobie po prostu prostownik, żeby doładowywać baterię. Tak się zastanawiam, czy nie wykorzystać tego gniazdka w dwie strony i gniazdko byłoby sobie też takie z możliwością podpięcia choćby gniazda zapalniczki, żeby sobie tam można było coś doładować, czyli gniazdko jakieś takie na stałe, fajne, żeby można było i ładować akumulator, i ewentualnie z akumulatora coś wyciągać. Oraz myślę, do której z kieszonek zamontować jeszcze gniazdo zapalniczki. No bo ładowarka, jak sami wiecie, do nawigacji, telefonu i tak dalej, rzecz potrzebna. I a propos takich cudów, tak sobie wymyśliłem, że dobrze by było puścić to, tak, reklamuję, nieważne, ale przez skrzynkę z bezpiecznikami, bo oryginalna motocyklu jest cała zapełniona, czyli wszystkie piny są wykorzystane, i tak sobie pomyślałem, że takie coś spróbujemy zamontować i działać. Dobra. W związku z tym, że ten sprzęt jest trzymany w ręce, to coś ich zrobię i zrobię jakiś update, jak coś zrobię, albo jak coś robię i dlaczego. No i fotel trzeba zdjąć. Właśnie o to chodzi, że tu trzeba otworzyć, tu trzeba ten, tu trzeba mieć kluczyk. A gdyby tak po prostu można było zapiąć prostownik? Magicznym sposobem mamy zrobione tak. Na razie tylko ulokowane gniazdko. Jeszcze jest niepodpięte, kabelki są niezrobione, bo zająłem się taką magiczną rzeczą. Mamy tutaj teraz, właśnie widzicie testy, jest prąd, będzie widać, świeci się. Tutaj ładnie do kieszonki mamy doprowadzone gniazdko. Tu się zabezpieczamy, na razie tak dla bezpieczeństwa malutka piąteczka tylko. To jest na, jak widzicie, zabezpieczenie na kablu, a nie na wtyczce czy puszce z bezpiecznikami, bo stwierdziłem, że zamiast tamtej wielkiej, popatrzcie jakie tu są malutkie, tak, to jest puszka z bezpiecznikami oryginalna w motocyklu, to jest druga, tak, o, pyk. Więc stwierdziłem, że a dlaczego by nie wpiąć, nie założyć by takiej malutkiej. Dużo mniejsza, fajniejsza, zgrabniejsza do tego jeszcze. No tamto też zamykana, no ale myślę, że tak by było lepiej. Także tyle na dzisiaj. A. Resztę jak dorobię, chyba że złożę te dwa filmiki razem w jeden. Także do zobaczenia następnym razem.